tobie toż tu potrzeba pokrzywyć. Córko, leć to tam koło spiksza, rośnie pokrzywa, to przyniesiesz i ja tako położę tako na wierzch i na spód, żeby się nie psuło, wiesz. Siofrankowa miała przyjść. Ano, miała przyjść, ale ona mówiła, że nie będę z nami jechać, tylko przyniesie, żeby my jej sprzedali. Zawsze no, łatwiznę idzie. Tak. Wszystkim. Jesteśmy w urokliwych zaściankach. Dzisiaj, jak co roku, a właściwie z tą przerwą, Zespół Ludowy Leśne Echo przedstawia inscenizację, jak to kiedyś na wsi bywało. Dzisiaj zobaczymy scenkę z jarmarku. No ale też jesteśmy tutaj, bo przepiękny jubileusz. 15 lat funkcjonowania Zespołu Leśne Echo. Zespołu, który wpisuje się bardzo mocno w ten trend ludowy na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. I na pewno będzie towarzyszyć nam wiele wzruszeń, ale przede wszystkim bardzo pozytywnych przeżyć. Jeszcze północ nie wybiła, na jarmarku ludzi siła. Oj, dyry, dyry, ram, ciach, ciach, rumba, dyja, rumba, dana. Oj, dyry, dyry, ram, ciach, ciach, rumba, dyja, ucha. Nazywam się Ewa Nasiłowska. Jestem kierownikiem zespołu Leśne Echo, mieszkam w Zaściankach. Od 15 lat jestem kierownikiem zespołu. A w tym zespole, tak jak w zespole, różnie raz tak, raz siak, ale fajne lata za nami są. Co potrafiliśmy robić, tak staraliśmy się to wszystko odtworzyć, przekazać, do ludzi wyjść, ludzi rozbawić. No i ta kultura, bo przedstawienia takie krótkie robimy, związane z tradycją, takie krótkie scenki. Tak jak dajmy na to i dzisiaj, o, jak na jarmark się wybierali ze wsi. Czy było już i sianie owsa, i kopanie ziemniaków, i sadzenie ziemniaków, i pieczenie chleba, i kieszenie kapusty. Już przed każdym o takim spotkaniem to taki krótki skeczyk, trochę tam tej publiki rozbawić. I także fajnie jest. Dzisiaj świętujemy już 16 lat naszego udzielania się zespołu odłożonego, co miało być w tamtym roku, a zrobiliśmy w tym. Zespół liczy 11 osób, jest 2 mężczyzn i 9 kobiet. A jeszcze się po cichu pochwalę, że ja na bębenku też przygrywam. Skromna kapela, a mamy repertuar rozmaity. Ludowe najpierw, biesiadne, kolędy i takie kościelne różne, jak trzeba, gdzieś tam występujemy. No z różnych tam regionów się staramy, i po włosku, i po francusku. Zabawialiśmy różnych gości, bo byli w delegacji z Francji. To tam niewieleśmy się nauczyli, no ale trochę pokazaliśmy się, byli zadowoleni, że my też po ichnemu potrafimy. Także tam wykorzystujemy okolicznościowo, co potrzeba. Mamy dzisiaj gości. Starosta nie dojechał, bo miał pewnie w innym miejscu, ale delegację przysłał, tak jak się patrzy. Lekarze z naszego szpitala, ordynator i ten drugi pan, akurat też rok, pół roku temu leżałam w szpitalu, to korzystałam właśnie z tej wiedzy, z tej pomocy i dobrze się teraz już czuję. No i radni powiatowi, i radny nasz gminny, i też ta pani ze starostwa, to mieszka w naszej miejscowości, pani Basia. Wójto, jak to się mówi, numer jeden i ostatni, bo on jest też współgospodarzem tej imprezy. Sam pan wójt, tak jak to mówię, ostatni będą pierwszymi. I pan wójt, i wicewójt był na tym spotkaniu też. Razem z nami są zespoły z Zachorowa, gmina Piszczac, to są towarzysko, z Rokitna, gmina Rokitno, z Wors, gmina Drelów, z Wygnanki, to jest gmina Konkolewnica, dziewczyny Zorza z Polskowoli, też gmina Konkolewnica,
i pozostałe międzyrzeckie, Jutrzenka z Rogoźnicy, Alebaby z Berezy, Echo z Przychód, Sami Swoi z Tujsa, no i nasz zespół miejscowy Leśne Echo ze Ścianek i Dziecinnych Reczka. Dziękuję wszystkim ludziom życzliwym, którzy nas wspierają, pomagają, doradzają, a my korzystamy z tego, no co możemy, to z siebie dajemy wszystkiego, nie możemy na przykład tak kobiety z zespołów z tych nad Bugiem, oni mają folklor taki miejscowy, że mogą się tym popisać, my akurat nieszczęśliwe tego nie mamy, u nas w naszych stronach tego nie było, ale czym innym się staramy to nadrobić, także no już nie wszyscy muszą wszystko umieć, prawda? Jest pod tytułem Matka, pozwisz przejrzeć świat dookoła, zaraz uśmiech szczęścia rzadki, nikt zastąpić ci nie zdoła, ukochanej twojej matki. Nikt tak dobrze nie zrozumie, nie ukoi tak do serce, jako ona jedna umie odczuć swego dziecka serce. Jako ona jedna zgadnie i wyczytać rejestr głębi, każdą wolę w duszy snadnie, każdy smutek, który gnębi. To też póki matka żyje, póki słodko z tobą waży, niech twe serce dla niej bije i miłością niech ją darzy.